omówiliśmy sobie sprawę, no zaczęliśmy omawiać sprawę procesów informacyjnych w ramach systemów, alias procesów autonomicznych. Tośmy tam już podali, chodziło o te programowanie genetyczne. Zresztą razem mówią to, kto zna genetykę, a genetyka to jest empiria, oraz teorię cybernetyczną, w tym wypadku biocybernetyczną, która jest dedukcją, to wie, że zabawy genderowe po prostu, no ja się śmieję i mówię tak, albo po polsku mówić gender, albo już jak z angielska, to trzeba gender. No, bo się czytaki przecież. Ben Ladena, to oni zrobili Bin Ladena, bo się czytaki. Gender albo gender, jak to woli. Ja nie lubię mieszanki takiej polgielskiej, po angielsku albo po polsku. Więc proszę was, to wie, że to są takie zabawy, które żadnych naukowych podstaw nie mają. I teraz widzicie następny powód, dla którego się usunęło cybernetykę w ogóle, a cybernetykę społeczną, w szczególności z programów uczelni. No bo wtedy byłby taki rezultat, że studenci by się wyśmiewali z tych genderowców i ci ludzie nie, no nie zarobiliby pieniędzy. Michał Kiewicz, genderowców porównuje do profila muzyki. Proszę pana, to jest obrażany muzyk. Nie jestem łysenkowcem bynajmniej, ale to jest obrażanie łysenki, bo większe naukowe podstawy miały łysenki. Mniej nienaukowe był może tak nazwijmy niż to. No przecież istotą identyfikacji każdego procesu sterowania jest jego program, a w wypadku człowieka jako procesu sterowania jego program genetyczny, a tego przez żadne zażywanie hormonów ani operacje się nie da zmienić. Albo ma program XX i wtedy jest kobietą, albo XY jest wtedy mężczyzną i inaczej być nie może. To znaczy genetycy to stwierdzili empirycznie i no ale z empirią to jest tak, że mogą na to wam genderowcy powiedzieć, że no dobrze, dobrze, ale ten empiria to jest ograniczony materiał, a my tu chcemy zrobić nową empirię i odczepcie się od nas, kołtuni czy obskuranci. To cały czas empiria wtedy, jeśli mają takie powiedzenie. Cały czas empiria. Natomiast jeżeli podchodzimy dedukcyjnie i opieramy się na zaksjomatyzowanym systemie, w którym wiadomo, jakie są aksjomaty, jakie są pojęcia pierwotne, relacje pierwotne i procedury dowodowe, to wtedy możemy udowodnić, że inaczej być nie może. Że ta empiria, chociaż oczywiście niepewna, ma całkowite podstawy dedukcyjne. To znaczy jest niemożliwe, żeby zmienić identyfikator. No chyba, że defektowny jest oczywiście tam jakaś mutacja na przykład. No ale mutanty, jak wiadomo, są gorzej przystosowane do życia i ewolucja, a przecież nikt z lewaków nie próbuje zasad ewolucji kwestionować. To jest jeden z ich dogmatów. No ewolucja eliminuje takie przypadki. No to wtedy, jak oni chcą na czym się opierać, to wy kołtuni Darwina kwestionujecie? No nie, 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 Darwin to jest świętość. Trzeba ich językiem rozmawiać, to już socjotechnika jest. Bo jakby przychodzicie z prawicowym językiem, no mniej więcej wiemy o co chodzi do nich, to oni są na to immunizowani, od razu włączają izolację i koniec, ty sobie ufaj, a zrób. Do nich trzeba mówić ich językiem. Święty Darwin. Co? Mówicie, że towarzysz Engels rodzinę chciał rozbijać? Kłamstwo bezczelne. Weźcie, ja tu przyniosłem chyba kiedyś manifest komunistyczny i to egzemplarz, z którego się musiałem uczyć.
w liceum, więc to można powiedzieć urzędowy egzemplarz. I tam Engels właśnie te dziwactwa lewackie piętnuje jako burżuazyjną degenerację rodziny, a nie postulat dla państwa socjalistycznego. I tak trzeba mówić, z manifestem komunistycznym w ręce i mówić, wy jesteście ignorantami, wy bluźnicie przeciwko towarzyszowi Engelsowi. A to wtedy oni zaczynają słuchać. Na tym polega socjotechnika propagandy, bo jak wy do nich przyjdziecie i na początek modlitwę odmówicie i powiecie, ja tu jestem prawicowiec, to już ty sobie mufa, ja zrób. Najwyżej jako sparring partner możecie słuchać. Się najeżą już. I nie, tak, tak, już. Od tej strony oni są fortyfikowani mentalnie. On zaczyna się tego Owsiaka, jak Engelsa. No właśnie. Czy on co mówią? No, moje ulubione zawołanie, rób to, co chce, to. Ja wam nic nie nakazuję. A wy rób to, co chce, to. Ja tylko mówię, jakie są warianty. A wy wybieraj tam. Owsiak robi organizację bez organizacji właśnie i to po mistrzowsku robi. Dobrze, teraz proszę was. Oczywiście, jak swego czasu mówił wam tu doktor Brzeski, cała walka toczy się o wiedzę. Nie o poszczególne informacje, jak to było kiedyś. Szpieg z aparatem i dworce fotografował, albo wykradł dokumenty, wstryki przekazał. To już dzisiaj jest margines. Dzisiaj chodzi o wiedzę, która pozwala po pierwsze dotrzeć do informacji wartościowych z punktu widzenia sterowniczego, a nie byle jakich. Tego się w Polsce nie uczy, na żadnej uczelni. I na przykład jak przychodzą funkcjonariusze tych różnych tam formacji pozycyjnych na rewizję, to bardzo często, wiem to z prasy, biorą co im pod rękę wpadnie. I w ten sposób zaśmiecają sobie urządzenia ewaluacyjne. Bo oprócz dotarcia do właściwych informacji, druga sprawa to jest ich ocena i trzecia sprawa to jest ich wykorzystanie. I do tego jest potrzebna pewna wiedza, którą my tutaj właśnie nabywamy. No, bieżączkę to tam najwyżej jako przykłady zastosowania tej wiedzy czasami pokazujemy. No i proszę was, sprawa ma zasadnicze znaczenie, a konkretnie to, o czym teraz mówimy, czyli sprawy przebiegów informacyjnych, o energetycznych już chyba mówili, prawda? No energetyczne to jest bardzo ważna sprawa, proszę was, dotycząca tego, że systemy o niepowstrzymywanej rozbudowie, tak jak Unia Europejska, krócej egzystują niż systemy o rozbudowie powstrzymywanej. Narody to są systemy o rozbudowie powstrzymywanej, bo nie każdego się zalicza do narodu, a niektóre narody są bardzo ekskluzywne, na przykład naród żydowski. No a właśnie narody dłużej żyją, są bardziej trwałe niż systemy niepowstrzymywanej rozbudowie, a takimi są wielonarodowe czy beznarodowe imperia. One krócej żyją i to Mazur przeprowadził dokładny dowód w całości pokazany w książce Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, w skrócie cybernetyka i charakter. Na autonomię jest pełny tekst jednego i drugiego. Dalej. Procesy informacyjne. I tu pokazaliśmy, jaki rodzaj norm społecznych, czyli rejestratów w korelatorach systemów autonomicznych jest programowany genetycznie i tego się nie da zmienić, chyba że zniszczymy. Oczywiście sterowanie niszczące jest zawsze możliwe. No bardzo prosto. Głowę się nie już nie będzie. Taki trywialny przykład. Ale można też traktować różnymi psychotropami i innymi trudkami. Ale to jest oddziaływanie niszczące.
Natomiast oddziaływań sterujących, nieniszczących nie ma. Program genetyczny jest jedynym cybernetycznym identyfikatorem każdego procesu autonomicznego. No i tutaj, słuchajcie, od razu przypominam, jakie to ma skutki praktyczne. Od kiedy się zaczyna człowiek? A no dla cybernetyka jest bez dyskusji, że w momencie powstania i uruchomienia programu. Tak jak firma, to też jest proces, może to być proces autonomiczny. Od kiedy dla cybernetyka działa firma? Nie od momentu zarejestrowania w sądzie, tylko od momentu początek realizacji biznesplanu. To jest początek firmy. Tak samo człowiek jako proces autonomiczny. To początek jest w momencie powstania i uruchomienia, to prawie dokładnie jest ta chwila. To jest poczęcie, ale jak mówicie do ludzi zlaicyzowanych, to nie używajcie słowa poczęcie, bo zaraz, a klerykał i też pełna immunizacja, a nie sztuka ludziom nawymyślać, tylko trzeba ich przekonać, uświadomić. Trzeba występować w roli informatora, a nie mentora. Ja jestem waszym osobowym źródłem informacji. I wy też dla innych powinniście być osobowymi źródłami informacji. Piękna nazwa, sensu specjalnych, zaczerpnięta. Nawiasem mówiąc, ta nomenklatura wkracza niedawno u ruskich, to się dowiedziałem, wprowadzono instytucję, nazwę i to będzie od razu instytucjonalizacja. Szpieg analityczny, to znaczy szpieg, który korzysta z ogólnodostępnych materiałów, choćby z internetu i poprzez analizy namierza pewne rzeczy. No to, biały wywiad. Ale to coś więcej. Coś więcej. Biały wywiad, ale wspomagany analityką. I ta analityka jest istotna. Metoda tej analizy. Otóż póki co my dysponujemy najlepszą i najbardziej diagnostyczną metodą takich analiz. Tego się uczymy oczywiście. Tego się nie da zrobić na 3-miesięcznym kursie wywiadowców. To trzeba studiować. Sekretny trutnik. Ale to jest odnośnie tego tajnego współpracownika. Sekretny trutnik. A to co pan mówi, to jest... To niekoniecznie musi się... To nie jest analityk. Słuchajcie, analiza była słabą stroną ruskich służb. I chyba nadal jest. I dopiero teraz zauważyli to. Nie wiem, czy jest. Było słabą stroną służb PRL-u. Też ciekawe, nie? Natomiast była mocną stroną polskiej dwójki przedwojennej. Jak to funkcjonowało w dwójce? Otóż była taka komórka ewaluacji, do której spływały wszystkie informacje zdobyte przez wywiad agencyjny, przez analizy prasowe, przez naukowców pracujących dla dwójki, przez ataszaty wojskowe przy poselstwach lub ambasadach, bo jedna i druga nomenklatura była używana. Dalej zdobywana po prostu przez takie jakieś tam niezorganizowane źródła informacji. Tam to wszystko spływało, oczywiście bez identyfikacji źródeł, bo nie istniało nic takiego jak centralny rejestr agentów, ale w istnienie takiego rejestru w PRL-u to wierzą ludzie z IPN-u do dzisiaj. No to jest pewne wyznanie, trzeba uszanować. Ja to nazywam teczkolatria. Ale to by znaczyło, że te służby PRL-u były jeszcze słabsze niż były naprawdę. Te centralne rejestry to były tworzone na użytek następców, czyli dla wroga. I to jest od razu podejrzana sprawa. Natomiast informacje spływały. I te informacje wszystkie były konfrontowane, analizowane na podstawie też odpowiedniej wiedzy i metod analitycznych. I dzięki temu nasz wywiad górował. Nad ruskimi
niektórzy czegoś takiego nie mieli. Niemcy to mieli w trochę innej, bardziej staroświeckiej formie, już nie będę w to wnikał. Kiedyś tu się zajmiemy analizą metod pracy, w przyszłym roku być może służb niemieckich, rosyjskich i polskich przedwojennych. A te inne możemy pominąć albo skrótowo potraktować. Proszę was, ponieważ no, czym nasza bardzo nieliczna Liga Narodowo-Demokratyczna górowała nad przeciwnikiem? Tym, że myśmy mieli ośrodek analityczny, a oni nie mieli. Było na ruskich wzorach się oparli, a nie na polskich przedwojennych. Nie mieli ośrodka ewaluacji, w związku z tym no, do pewnych rzeczy nie mogli dojść. Każdy oficer sam sobie analizował, albo tworzono zespół doraźny do analizy takich spraw, ale nie było czegoś takiego jak ewaluacja, gdzie by wszystkie te informacje spływały i były analizowane na bieżąco. Ale do środka ewaluacji jest jeszcze ważniejsza, jest jeszcze coś ważniejszego, mianowicie kanały wpływu u przeciwnika. Ale to jest inna sprawa. To jest inna sprawa, oczywiście. Nie, to wszyscy mają. No, nie to, wszyscy przecież. W tej dziedzinie to akurat nie mieliśmy monopolu. Ruscy mieli swoich agentów i u nas, i w Niemczech, i Niemcy też. No Niemcy to mieli bardzo wpływowych agentów, także nie. No to tu była walka równorzędna. W ewaluacji myśmy mieli przewagę i nadal ją zachowujemy dzięki cybernetyce. Dlatego, co robi wróg? Przede wszystkim wszystkie nowo tworzące się ruchy i na lewicy, i na prawicy odcina od naszego dorobku. Na lewicy się mówi, co? Cybernetyka społeczna to jest kosetki, to jest skrajna prawica. Nie wolno go tu zapraszać. Robiłem takie próby, moi seminarzyści. A mamy swoje wpływy na lewicy. Proponowali, no jak to? Kosecki, stary towarzysz, 15-letni staż w PZPR-ze. Co? Kosecki to jest skrajna prawica, od razu ci mentorzy powiedzieli. No a na prawicy z kolei ja jestem komu? No jak to? 15-letni w PZPR-ze to już jest urzędowa legitymacja komu? Hej, tam jeszcze. Komny ideolog. Tak. No, profesor Jaroszyński to nie zrobił, wręcz głównego ideologa komuny, a Michnik w swoim liście z więzienia w 83 roku, to wręcz stwierdził coś takiego, że ja jeszcze tego artykułu nie znałem, ale zadzwonił do mnie profesor Has i mówi, proszę pana, czy pan wie, że Michnik opublikował taki artykuł w Kulturze paryskiej, list z więzienia, gdzie twierdzi, że jak będzie interwencja radziecka, to Jaruzelski pójdzie w odstawkę i pan będzie tu generał gubernatorem i ci się zaczęli nie bać. Znaczy ci mówię, nawet Kiszczak się nie bał i echa tego w jednym z wywiadów Kiszczaka są. Więc słuchajcie, no to o co tu chodziło? O odcięcie od pewnych źródeł wiedzy. Dzisiaj wyczytałem, że ksiądz Kropiłuszko próbował jakiś ośrodek analityczny tworzyć. Tak? I szkoleniowy. I właśnie chyba dlatego został zgładzony. Ja też tak sądzę. I do tego wszystkie też tak sądzę. Nie, on został chyba zgładzony dlatego, że prowadził przyjacielską politykę z Jaruzelskim. A to chodziło o antagonizowanie. Ale to pan mówi o poziomie taktyczno-operacyjnym. A doktor Brzeski mówi o poziomie strategicznym. Nie, no w Polsce nie było takiego środka analitycznego w zasadzie. Gdzie? W Polsce nie było. Tak nie było. Ale nie na było. Poziomie strategicznym się pojawiło. No dobrze, no ale przecież. Dalej nie ma. Przecież agentura. No już o rosyjskiej nie mówię, bo to jest trywialne. Ale niemiecka agentura siedziała bardzo wysoko przez swoich agentów wpływów w kierownictwie PZPR-u. Ale na poziomie strategicznym zwalcza się te ośrodki powstania informacyjnymi, pomyślałem. Teraz. No teraz jest epoka dominacji metod walki informacyjnej. Natomiast to wtedy dominowała
metodologia walki energetycznej, to była inna epoka. Przecież kochani, to jest jak już ile? 30 z ogonem lat. No ale jak da się zniszczyć energetycznie jakiś ośrodek, czy energetyczny punkt, no to się z tego korzysta. Robi pan męczennika wtedy. W tej chwili z perspektywy można powiedzieć, że wrogowie księdza Popiełuszki więcej stracili. Ale czy na pewno? Zabiciu. No może na jego tak obyczajne. No. Bardzo mocno w tym momencie. Słucham? Społeczeństwo bardzo mocno podzielili. Jeszcze jakąś tam... Nie, ono już było wcześniej podzielone. No tak, ale jeszcze była ideologia. Czyli porozumienie było już na przykład z ekipą rządzącą prawie że niemożliwe w tym momencie. Tak? Bo się modluje naszych ludzi. Czy nie tylko nie było niemożliwe, ale cały czas trwało. Przecież episkopat miał bardzo dobre stosunki z ekipą generała Jaruzelskiego. Ale propagandowo. No właśnie na kościół episkopat uspokajał społeczeństwo cały czas. I ksiądz Popiełuszko to robił. Jeśli chodzi o uspokajanie, no to wielu księży to robiło. I to, że ksiądz Popiełuszko uspokajał, to jeszcze nie powód, żeby go eliminować. A jak wiemy z nieocenzurowanego stenogramu procesu zabójców księdza Popiełuszki, za zabójstwem stał wywiad zachodnio-niemiecki, który chciał tu destabilizować. No jak ktoś wierzy w to, że to Ruscy, no to po prostu jest kompletnym ignorantem. Albo zakłada, że Ruscy to idioci są. No, ja nie przeceniam, że tak powiem, ruskich w wojnie informacyjnej, ale durniami to oni nie są. I swój poziom mają. I przecież, no któż by destabilizował sytuację swojego wasala? No, zdecydujcie się, albo PRL Jaruzelskiego była wasalem Moskwy, albo nie było. U wasali się nie destabilizuje sytuacji. To była próba destabilizacji sytuacji. Godziła w interesy Moskwy. W rezultacie człowiek, który się to cieszył kierownictwem największym zaufaniem Moskwy, a podlegały mu te siłowe resorty, mam na myśli Mileckiego, stracił stanowisko. No to co, Ruscy tacy durni by byli, żeby swojego człowieka wysadzać ze stanowiska? Natomiast kto uratował stanowisko? Krakowski. A skąd wiadomo, że to Niemca, na przykład nie Amerykanie, żeby bardziej stanowisko? Proszę pana, no przecież niech pan patrzy, ja daję obszerny cytat ze stenogramu z procesu. Przemówienie prokuratora Pietrasińskiego, trzeba do źródeł sięgać. Ekspert ma siedzieć na źródłach, a nie na konferencji. A ja mam pytanie. I nie ulegać autorytetom, a tym bardziej propagandzie. Tylko analizować źródła. Przede wszystkim, proszę pana, Pietrasiński w swoim przemówieniu, tylko w tym kościelnym scenogramie to jest w całości, bo Ambroziak robił scenogram dla episkopatu i to zostało listem okólnym kierownictwa episkopatu rozesłane do wszystkich ordynariuszy, a sprawdźcie, kto z duchowieństwa o tym wie, o czym ja teraz mówię. Ja nie spotkałem takiego. No ale może badałem nie reprezentatywną próbę. W każdym razie, proszę was, Pietrasiński podaje konkretne fakty, jakie przedstawiciel Bundesnachrichtendienst przyjechał tam około 2 tygodnie przed zabójstwem, na jakiej zasadzie zwerbowano szantażem Piotrowskiego. I ten fragment przemówienia kończy w ten sposób. Mówi: Wysoki Sądzie, na temat współpracy oskarżonego Piotrowskiego z wywiadem zachodnio-niemieckim toczy się osobne śledztwo. To nie jest przedmiotem tej sprawy. Przedmiotem tej sprawy jest morderstwo. Ale ja to tylko podaję, żeby scharakteryzować sylwetkę oskarżonego Piotrowskiego, który się przedstawia to jako ideowy komunista. A tak mój komentarz do tego. Od kiedy to komuniści stawiali na terror indywidualny? Przecież pokłócili się właśnie o to z anarchistami jeszcze w XIX wieku. Jest cała rozprawa Stalina na ten temat. Anarchizm czy socjalizm?
Właśnie anarchiści stawiali na terror indywidualny, a komuniści się od tego odżegnali, nie z przyczyn etycznych, tylko że to jest nieskuteczna metoda już wtedy. No i teraz posądzanie, że komuniści odeszli od swojej podstawowej metodologii. A dlaczego poprzez tę władzę ukryły ten fakt, że ślady prowadzą do... A to jest dowodem głębokiej penetracji ówczesnych władz przez wywiad niemiecki. No, to jest dowód spóźnienia celu, tak? Oczywiście. A ja mam pytanie w tym... Do dziś to jest ukrywane. I Androny się pisze, że Moskwa. Z tym, że Niemcy nie mogli sami tego zrobić, przecież nie mieli kraju niepodległych tego. Musieli, Amerykanie musieli o tym wiedzieć. Niemcy mieli bardzo, mówimy o zachodnich, bardzo duży stopień autonomii. No na pewno. No my też. Bo zachowamy w tym obozie. I toczyła się ostra walka między NRD i PRL-em o to, kto będzie numer dwa w obozie. A to miało konkretne, przede wszystkim gospodarcze konsekwencje. I NRD też spiskowało tutaj przeciwko kierownictwu PRL-u. No, operacją z grupy Warszaw przecież, które werbowało no, agentów, nawet członków kierownictwa partyjnego. Czego nie wolno było nawet ruskim robić. Więc ci się panoszyli. No ale to wiecie, i Stasi z BND współpracowały, i czy Stasi było wschodnią ekspozyturą BND, czy BND zachodnią ekspozyturą Stasi, tak jak powiedzieliśmy, zgodnie z doktorem Brzeskim, nie podejmujemy się tego tematu rozstrzygać. Bo to się tak przenikało. No i słuchajcie, teraz analiza jest podstawowa sprawa. Sobie teraz przeanalizujemy rodzaje bodźców motywacyjnych i wychowawczych. Ja omawiałem z wami problem podziału bodźców energetycznych, motywacyjne, wychowawcze czy nie? W tym składzie na to nie wiem. No pytam, bo... Bodźce wychowawcze działają dłużej, natomiast motywacyjne... Tak. No to jest jako wspomniane, tak? Tak, tak. No po prostu bodźce motywacyjne są skuteczne wtedy, jak już ale namaluje to. Na ostatnim zajęciach przerabialiśmy, że na ostatnim będzie. A, to już omówię. Tak. Więc motywacyjne są skuteczne wtedy, jak już są normy wytworzone, do których te bodźce są adresowane, a wychowawcze nie powodują od razu skutku, tylko tworzą normy. Ale istnienie tych norm jest warunkiem skuteczności bodźców motywacyjnych. I dlatego język na przykład jest bardzo ważny. Jak komunikaty zakodujecie w języku niezrozumiałym albo wrogim dla danego środowiska, to od razu będą odrzucone. A jak zakodujecie w ich języku, to są przyjęte. Jedną z metod walki jest dyskredytacja źródeł. Na jakich źródłach wy się opieracie? To zresztą w dyskusji warto stosować tę sprawę. Po pierwsze, definicja pojęć. Ludzie w Polsce, i to nawet naukowcy, nie są nauczeni definiowania pojęć. Zamiast pojęć się używa stereotypy negatywne lub pozytywne i wtedy tylko wystarczy nalepkę dać odpowiedniemu człowiekowi, instytucji, i już od razu jest to cacy albo jest B. To jest istota manipulacji. Natomiast podstawą analityki jest definiowanie pojęć. No na przykład manipulacja skierowana na środowiska lewicowe. To jest antysemita. No to pytań, co to znaczy? Ale to znaczy, że Żydzi go nie lubią. No, pewnie środowisko. Żydzi go nie lubią, albo on Żydów nie lubi, wszystko jedno. Ja mówię, dobrze, ale jak tą definicję pojęcia Żydów? Ja mam cztery definicje. Tu już baranie je od razu. Proszę mi podać definicję. Nie lubi, czy jego nie lubią.
Żydzi to co to znaczy Żyd? To znam cztery. No pierwsze to jest religijne, przez małe że, wyznawca judaizmu. Drugie to jest narodowe, to sioniści wprowadzili przynależność do narodu żydowskiego, niezależnie od wyznania. To przez duże że. Przez duże że, tak. Każdy naród. Trzecie to konieczny wprowadził, że przez Żyda rozumie tego, co uznaje i stosuje normy cywilizacji żydowskiej. I tu można być Żydem etnicznym, Polakiem, a cywilizacyjnie Żydem. No ja jeszcze zaproponowałem definicję cybernetyczną, bo będę później o tym jeszcze szczegółowo mówił, czyli Żyd cybernetyczny. No to proszę powiedzieć, ja dyskutantowi, według jakiej definicji, może jeszcze jakąś piątą. I on baranieje od razu, albo wybierze coś z tych, albo zbaranieje. Na prawicy negatywny stereotyp. To jest komunista, postkomunista. Co to znaczy? Po pierwsze, co rozumiecie przez komunizm? Bo jak przeczytacie sobie dzieła Trockiego, albo materiały czwartej międzynarodówki trockistowskiej, która jest niewątpliwie komunistyczną międzynarodówką, no dzisiaj to chyba jedyna. Albo list otwarty do partii Kuronia i Modzelewskiego, mentorów Solidarności, tejże komuny podległościowej, no to przecież oni zarzucają już Gomułce, że już wtedy, a to jest początek lat 60., w Polsce nie ma nawet socjalizmu, a co dopiero mówić o komunizmie. No to wtedy mówić, co? To wy nie znacie, w ogóle nie wiecie, co to jest komunizm. No podajcie mi definicję. Nie, gwarantuję, że nie podadzą. O, to PRL, oho, co to za komunizm? Z 80% rolnictwa w rękach prywatnych, potężnym kościołem katolickim, legalnie działającym, jakby nie było, mimo wszystkich prześladowań, trzykam, działał cały czas legalnie, z bardzo dużym sektorem prywatnym, no w rzemiośle to chyba był wręcz dominujący, w przemyśle takim lekko półśrednim też był, no przecież Linko, prywatna spółka Piaseckiego i Paksu, a KIK też miał, Libelle, Stronnictwo Demokratyczne miało swoje, już nazwy nie pamiętam, ZSM miał swoje, to były koncerny kapitalistyczne. To jak to nazywacie komunizmem, no to nie znacie, no choćby manifestu komunistycznego. Trzeba spytać, jak chcecie walczyć z tym wrogiem, to musicie go poznać. Podstawowa sprawa, rozpoznanie wroga. A myście nawet manifestu komunistycznego nie czytali, to o czym my mówimy. Ty możecie zresztą operować i na lewicy, jak pójdziecie, bo oni też nie czytają. To taka to lewica jest. To są wszystko przebierańcy, można powiedzieć, postmodernistyczni. W Sojuzie komunizm? No przepraszam. Większą część kadry starej bolszewickiej, zresztą w większości żydowskiego pochodzenia, Stalin porozwalał. Dalej, pozatrudniał nawet w wywiadzie starych carskich oficerów, mało tego, w czasie wojny przywrócił stopnie oficerskie, epolety, ordery, to co bolszewicy komuniści właśnie niszczyli w czasie rewolucji, epolety białym zrywali razem ze skórą z ramion, nie tylko na ramienniki, ale i ramiona, obdzierali ze skóry też. A tu Stalin przywrócił. Mało tego, w lutym 1943 roku reaktywował co? Patriarchat, który jeszcze Piotr Wielki zlikwidował. No jak to ma być komunizm, to ja jestem nie prorokiem mahometańskim. No to też, ja to mówię nieprzypadkowo, bo opowiadałem jak moi studenci z Uniwersytetu Warszawskiego, wtedy kilkanaście lat wykładałem cybernetykę społeczną, z tej racji profesor Jaroszyński nie pasował na głównego ideologa komuny, oczywiście. No to miałem tam też studentów z krajów arabskich.
uczyłem ich metod prognozowania demograficznego. W analityce podstawowa sprawa, bo to nie tylko chodzi o rozpoznanie sytuacji i prognozowanie, co będzie dalej. Ja, mój znajomy socjolog, późniejszy profesor Sowa, pojechał na półroczny staż do Bagdadu, wtedy była wymiana naukowa, był na Uniwersytecie w Bagdadzie. Jak się dowiedzieli, że jest z Polski, to mu pokazali, a tutaj mamy prognozy ekspansji islamu opracowane metodą polskiego uczonego Koseckiego. Ja się wtedy z tego śmiałem. Przyznaję głupkowato, bo te prognozy się sprawdzają. Tylko moją metodą, ale nie ja, ja akurat opracowałem. Oni utrudnili depopulację krajów europejskich po prostu. Wtedy jeszcze to nie było faktem. To były lata 70. Jedną rzecz dołączył w 1943 roku przywrócenie patriarchatu. I to 1943 rok jest ta największa bitwa pancerna na Łuku Kurskim. Tak, tak, tak. To Stalin przecież idzie z nie transparentem, tylko z tym, no, Matki Bożej Kazańskiej. Tak, jest. A Stalin przed bitwą na Łuku Kurskim. No to co, to komunizm jest? No właśnie. No kochani, no to trzeba wysokiego poziomu ignorancji, no, żeby takie drony mówić i kupować. Trzeba pousuwać wszystkie obrazy Matki Boskiej, bo to jest przejaw komunizmu w takim razie. No tak by z tego wynikało. No to próbują robić. To z tego się nie ma co śmiać, bo oni próbują religię eliminować. No jeszcze nie twierdzą, że to element komunizmu. Ale że to też coś bardzo niedobrego. No jedna z pozycji ataku właśnie jest usuwanie obrazów. Absolutnie tak. Czyli w tym sensie Bierut też odszedł od komunizmu. No oczywiście, niech pan przeczyta, co Trocki na ten temat pisali, konsultując to dziełami klasyków. No w ogóle według Marksa, według, jak ja to nazywam, objawienia świętego Marksa, używając już religijnej nomenklatury, w tak zacofanym kraju jak Rosja nie można było budować socjalizmu, bo to spór między Stalinem a Trockim. No dobrze, i teraz proszę was, to całe oprogramowanie wychowawcze, czyli normotwórcze, w Polsce jest w tej chwili postmarksistowskie. Bo to nie był porządny marksizm, to co ładowano do głowy ludziom w PRL-u, ale to był taki marksizm wykastrowany. To były kastrato marksisty, wszystko. A kiedy ja się o tym dowiedziałem, jak się zapoznałem z materiałami trockistowskimi, to jeszcze jedną godność, którą ja dostałem już wtedy, że Kosecki to jest taki endekotrockista. Tutaj dostałem jeszcze godność SB-konazista, ale coś nowszego jeszcze, jakiś nowszy order dostałem. Tylko był tak oryginalny, że go zapomniałem. Jak ktoś przypomniał, jeszcze nowszy niż SB-konazista. W Poznaniu pan dostał ten tytuł. W Poznaniu, tak, tak. Na uniwersytecie. SB-konazista honoris causa, można przyznali mi to na uniwersytecie. Poznacie, ale dekotrockista to już dawno. No, przyjaźniłem się z Nestorem Trockistów, profesorem Hasem. To jest jasna sprawa. Na pogrzebie nawet jest film wideo pan. No byłem na pogrzebie, tak. No bardzo ciekawa sprawa, że właśnie tym się zajmuje bardzo namiętnie wręcz taki pan Bodakowski. To jest bardzo ciekawy typ antropologiczny, bo to jest typowy armenoid. No myśmy już o tych sprawach rozmawiali tutaj. To wiecie, o czym ja mówię. Według klasyfikacji polskiej to antropologicznej, według Czekanowskiego. Armenoid, można powiedzieć, całą jedną, ale to taka
ciekawostka. Jeszcze teraz ostatni profesor Wiązki się śmiał, że mówi w artykuł, że Leszek Miller jest antydemokratą, więc w związku z tym, no to jak tak może być, że no, z jednej chwili go, z jednej strony go karci, a z drugiej strony go tak chwali. No się to pochwała na demokrację. Tak, tak, to jakieś takie, no, on by aż tak daleko nie szedł, żeby... Ja tutaj proponuję, no jak przystało na dekotrockistę, nomenklaturę trockistowską, która jest kompatybilna z konecznizmem zresztą. To było porozumieniem takie doktrynalne między mną i profesorem Hasem. To jest po prostu biurokrata. I koniec. A te wszystkie nalepki komuna, postkomuna nic nie wyjaśniają. Natomiast, że jest to polityk, który broni interesów biurokracji, no określonej grupy. Tej starej biurokracji. Ale to już są finezje. Ci wszyscy nasi politycy świadomie, nieświadomie bronią interesów biurokracji. Jednym z objawów tego jest niechęć przywrócenia instytucji sędziego śledczego, który by skutecznie mógł kontrolować biurokrację prokuratorską. No, jest mój występ tu nagrany, już puszczony w internet, możecie sobie wysłuchać. I teraz proszę Was, ponieważ bodźce motywacyjne muszą być adresowane do określonych norm społecznych i jak tych norm nie będzie, to one będą nieskuteczne, no to dochodzimy do roli sterowania pośredniego, czyli normotwórczego. A to są procesy szkolenia i wychowania i teraz wejdziemy w to trochę głębiej. Więc proszę sobie zanotować normotyp cywilizacyjny. Można powiedzieć, że wytwarzanie normotypu to jest istota ideologicznego i strategicznego sterowania. Proszę zauważyć, że obecne partie, wszystkie co do jednej, nie mają doktryny. Ta doktryna to jest ideologia i sposób realizacji tej ideologii. Ale nic takiego nie ma. KPN. Kongres Nowej Prawicy. Zresztą liberalna. No dobrze, ale tam nie ma żadnej, proszę pana, metodologii działania. To jest zbiór haseł, skopiowanych z minionej epoki, to są anachroniści po prostu. Czyli ludzie, którzy pewne koncepcje z minionej, dość starej epoki przenoszą obecnie, bez podania w jaki sposób to zrobić. No cóż mi z tego, że pan Mirwin Kokke, czy oj, przepraszam, Korwin-Mikke, ozwól mi się, no przepraszam, w każdym razie głosi hasło wolnego rynku. To dobrze, no ale powiedz pan, panie Mikke, jak to zrobić. A to jest dopiero nietrywialny temat, bo idea wolnego rynku jest piękna. Mój pierwszy mistrz, świętej pamięci profesor Bogdanowicz, też był zwolennikiem wolnego rynku, no więc ja jestem dekotrockistą, ale uczniem narodowego liberała, profesora Bogdanowicza. Proszę bardzo. No i problem polega na tym, że wszystkie liczące się podmioty życia gospodarczego nie dążą do żadnego wolnego rynku, tylko do monopolu. Wolny rynek, żeby utrzymywać, to musi być stała interwencja państwa, to Amerykanie próbują robić, no ale to jest zaprzeczeniem wolnego rynku, więc to jest sprzeczność sama w sobie. Czyli idea jest ci piękna, no też niektórzy mówią, socjalizm, piękna idea, ale praktyczna realizacja to była, to już wiemy jaka. Z liberalizmem to samo i dlatego w tej chwili, ponieważ hasłami pod flagą liberalizmu wrogie agentury robiły dywersję w Polsce, to z tego sobie trzeba zdawać sprawę, zohydziły w opinii publicznej pojęcie liberalizmu. I nie zdziwiłbym się, jakby ktoś
wystąpił z hasłem ukarania zbrodni liberalistycznych, uchwały antyliberalizacyjne i karanie zbrodni liberalistycznych. To się Klepsowi spodoba, będą mieli brawo. Tak jak zbrodnie komunistyczne ścigają, te zbrodnie to merytorycznie polegają na naruszaniu prawa socjalistycznej Polski. Więc to jest ściganie tych zbrodni komunistycznych, to jest przedłużenie ramienia ludowej sprawiedliwości merytorycznie. To widzimy, jak się nie podefiniuje porządnie pojęć, to nie jest tylko kwestia naukowo-dyskusyjna, to ma straszne konsekwencje praktyczne. Natomiast to samo się stanie z liberalizmem, dlatego że prowadząc politykę, mówiąc po prostu dywersyjną w Polsce, różne wrogie agentury to robiły, rozwalały, przed wejściem do Unii zniszczono wszystkie te działy gospodarki, które mogły być konkurencyjne na wolnym rynku europejskim. To nam dokładnie wszystko zniszczono, ostatni etap to stocznie były, bo to konkurencja dla Niemców. I wtedy nas łaskawie przyjęto. Nawet, żebyście wiedzieli, z Niemcami mamy dodatni bilans handlu zagranicznego. Z Rosją i z Niemcami dodatnie. Tak, nie trzeba opadać germanofobię. Jak teraz Niemcom podetną gospodarkę, a już się przymierzają do tego różni, to może rykoszetem w nas uderzyć, bo nasz dodatni bilans właśnie handlu z Niemcami może być wtedy poderwany. Generalnie mamy ujemny bilans, ale z Niemcami dodatni. No bo pozostawiono tylko te działy gospodarki, które są kompatybilne z Niemcami. Czyż może być też tak, że będą sprowadzać tańsze polskie zamienniki, jeżeli będzie kryzys u nich? Może być. To zależy, jaka będzie interwencjonizmu u nich. Ale słuchajcie, ta cała dywersja, bo już mówiąc, do elity nie trzeba składać ukłonów poprawności politycznej. Już w szkoleniu trzeba się nie krępować niczym poza dochodzeniem do prawdy. Robiono tę całą dywersję pod szyldem liberalizmu i Balcerowicz uchodzi za sztandar liberalizmu, a to jest gówno prawda, bo tego taki liberał jak... No, nawet z niego mniej liberał niż ze mnie trockista. Albo muzułmanin, jak to woli. Proszę was, ale to w świadomości społecznej funkcjonuje. Liberalizm już funkcjonuje jako negatywny stereotyp. I wystarczy, że jakiś ruch, no jeszcze nikt nie wpadł na taki pomysł, ale jak tym młodym z tego ruchu narodowego ktoś podsunie taki pomysł, ukaranie zbrodni liberalistycznych. Komunistyczne to już starowiny, też oczywiście jak najbardziej powiesić, ale teraz mamy nowsze zbrodnie liberalistyczne. Ustawę o karaniu zbrodni liberalistycznych. Przedawnienie liczyć dopiero od momentu wprowadzenia tych ustaw. Algorytm jest już przećwiczony na dekomunizacji. No i będziemy karać. Proszę uprzejmie. Jest już gotowa metodologia do doktryny. Ścigać agentów, którzy się przyczyniali. Ale oczywiście agentów liberalistycznych. No żeby nie było ksenofobii, no nie wypada ścigać niemieckie agentury, bo to sojusznicy nasi, szapoba, qui pro quo, pompadour i tak dalej. No ale nikt nam nie zabroni ścigać zbrodni liberalistycznej. To na Zachodzie może też chwycić. Z tym się trzeba liczyć, kochani. A pana Mikkego to nie obchodzi, bo on uważa, że to jest słuszne i głośne. Ja to mówię, w polityce to jest tylko akt politycznego wypróżnienia. Ma w sobie pewne informacje i je wydala, no, ale to jest mało. Bo doktryna to jest nie tylko ideologia, ale i metoda jej realizacji. No, możliwa do zastosowania skutecznego, a nie jakaś księżycowa. No to proszę was, ja myślę, że te światła można by teraz zgasić, bo tam już słońce nam świeci. A jest podobno niezdrowe dla wzroku, jak się o. Na pewno. To są światłówki. Tak, tak. Radioaktywna parę w tym. Te unijne paski. Proszę was, więc teraz proponujemy, proponuję,
żebyśmy się zajęli rodzajami norm społecznych, ale można do tego podchodzić albo empirycznie, albo dedukcyjnie. Omawialiśmy te sprawy szczegółowo i tu zademonstruję zastosowanie. Otóż empirycznie to tworzą tradycyjni naukowcy. A no na przykład taki znany ogólnie psychologii, socjologii, Maslow. Tak. On tam gdzieś tam wymienił tych rodzajów norm. Zębili to wziął. No bardzo, bardzo dobrze. Ale no może przyjść następny badacz, na przykład Serow, i powie, tu mało jeszcze, ja odkryłem jeszcze jeden rodzaj. A później przyjdzie Margarynow i jeszcze coś nowego odkryje. Tak jak jest z tą tak zwaną teorią cząstek elementarnych w fizyce. Ciągle coś tam nowego wykrywają, no teraz staramy się wykryć bozon, pieniądze na to idą, bo to ma być podobno taka cząstka elementarna, która ma zastąpić Boga, stąd nazwa bozon. Oczywiście ja nie wierzę w istnienie bozonu, a w ogóle w istnienie tych, do istnienia tych wszystkich cząstek elementarnych mam dystans, bo to się za bardzo koci, za dużo tego jest. Już za mego życia to się rozmnożyło, jak króliki. No, ale to jest niestety przypadłość empirii. Ale najświetniejsze jest to, jak humaniści próbują wykorzystać tę mechanikę kwantową, na przykład psychologii albo socjologii. Co nawet sami ci mówią, że to się nie nadaje, bo to jest tylko z niedoskonałości narzędzi. Używają niezwykłej mechaniki kwantowej. W ogóle z tą mechaniką kwantową, ona się opiera oczywiście na rachunku prawdopodobieństwa i teorii dystrybucji. Ja wam tu pokazywałem aksjomatykę rachunku prawdopodobieństwa. Otóż to jest taka sprawa, że to jest pewna konstrukcja czysto teoretyczna. I dla mnie to są tylko teksty, w gruncie rzeczy matematyczne, pod które się podstawia jakiś tam fizykalny sens. Ale mogę powiedzieć, że dystansu do tego nabrałem w trakcie seminariów w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Tam 11 lat urzędowałem. I na seminariach pokazywano, jak można wszystko skwantować. Więc na przykład na tym seminarium żeśmy skwantowali belkę wolno podpartą. O, tu mamy belki wolno podparte. Belkę spornikową, wszystko można skwantować, bo to są tylko teksty. Jeżeli ktoś w nich widzi coś więcej niż tylko teksty, to zdrowia życzę, ale ja nie wierzę. I w tym zakresie jestem bardzo niewierzący akurat. Ale to już też było u Szaniawskiego, że właśnie, żeby wykorzystywać bardziej teorie matematyczne do nauk społeczno-humanistycznych, ale nie wszystkie, tylko te, które się dają, jak najbardziej eksplorować to, ale tylko te, które się wydają. Czytam na przykład książkę jakąś, że twierdzenie Bygoda się właśnie nie za bardzo też daje do nauk społecznych. Może jakieś tam trochę, ale... Proszę pana, przede wszystkim matematyka zajmuje się tylko wielkościami. To pokazywaliśmy całą tę schematykę. I wobec tego dotyczy tylko spraw ilościowych i niczego więcej. Dopiero jakościowa teoria informacji pozwala analizować jakościowo. I teraz tak jakby pokazałem całą tą aksjomatykę systemu nauki, którą po raz pierwszy się udało właśnie nam zrobić w Polsce. I wyłożyłem to choćby w metacybernetyce. To tutaj mamy możliwość stosowania dedukcji również w naukach społecznych. I w związku z tym, jeżeli nauki społeczne przemy na zaksjomatyzowanej teorii dedukcyjnej, to możemy się nie tylko uniezależnić od empirii, ale możemy empirykom wskazać, gdzie oni mają szukać. I znajdą na pewno. A więc, proszę was, w naukach humanistycznych może proszę sobie zanotować, że w naukach
biologicznych, jak również w naukach społecznych, no tu jest dyskusja, czy społeczne i humanistyczne to synonimy, czy nie. Otóż ja wolę używać słowa nauki społeczne, bo wtedy wiemy, że to dotyczy nauka. Humanistyka to jest nie tylko nauka, to jest też filozofia, sztuka. Albo tak jak historia, to są też pytania o teksty właśnie, narracje. No dobrze, ale narrację możemy analizować naukowo i możemy analizować felietonowo. Także to sposób analizy decyduje, a nie sam tekst. No tak, bo tekst bez komentarza to jest nic. No nawet w religii. Tekst to jest Pismo Święte. Ale jak rozumieć Pismo Święte, to nam mówi tradycja. Bez tradycji Pismo Święte jest niezrozumiałe. Nawet przed Soborem Watykańskim II ludziom nieprzygotowanym nie wolno było czytać samodzielnie Pisma Świętego i komentować, bo to prowadziło prostą linią do herezji. Tylko dostawali, no, przede wszystkim podczas mszy świętej odpowiednie teksty. Część w części stałej po łacinie, a w części zmiennej lekcja, Ewangelia to były już w językach narodowych wtedy. I do tego było kazanie nawiązujące najczęściej. I dlatego było kazanie, tak, żeby komentować każdym ludziom, wytłumaczyć. To właśnie była homilia, ale były też inne rodzaje kazań, które niekoniecznie tylko polegały na tym. Więc profesor Bogdanowicz, który analizował wtedy na bieżąco te zmiany posoborowe, i homilia zaczęła dominować. Inne rodzaje kazań wymagające większego wysiłku intelektualnego od kaznodziei znikły. Nawet już w nomenklaturze mówi się tylko homilia. A pan Bogdanowicz mówił, wiesz co to jest homilia? Nie. To jest mówienie źle tego, co pan Jezus powiedział dobrze. To była definicja profesora Bogdanowicza. Nie moja, ja cytuję. Nie chcę tu plagiatu popełniać sobie przepisy. A z nim się liczono, bo opisywał memoriały do obu kardynałów. Kardynał Wojtyła go powołał w skład synodu archidiecezjalnego krakowskiego, który został zamknięty przez niego już jako papieża. I pan profesor tam był. Jak profesor Bogdanowicz był na audiencji już u papieża JP2, to oczywiście papież go poznał i mówił: o, pan profesor Bogdanowicz, to jest jeszcze bardziej ortodoksyjny arcybiskup Lefebvre. Ale Lefebvre jeszcze wtedy nie był ekskomunikowany, więc to nie pachniało klącz. No ale mówię, JP2 wiedział, co mówi. Księża nazywali zresztą pana Bogdanowicza inkwizytorem. On pisywał te memoriały, tropił herezje posoborowe, pisywał memoriały i one były dość skuteczne. Na przykład jak wyszło pierwsze posoborowe nowe tłumaczenie, właśnie nowy katechizm, to pan Bogdanowicz wspólnie z jednym księdzem teologiem, jezuitą zresztą, znalazł tam 4 wielkie herezje i 40 kilka małych. I napisał memoriał do obu kardynałów. Jak mnie zapewniał jeden z naszych obecnych seminarzystów, już w następnych edycjach to uwzględniono. Także on nie tylko głosił, ale on skutecznie realizował pewne rzeczy, no bo był zarazem nauczony działań politycznych. Więc teraz proszę was, podzielimy sobie normy dedukcyjnie, dlatego że jeżeli oprzemy się w naukach społecznych na aksjomatyce, aksjomatycznej teorii poznania, ogólnej jakościowej teorii informacji, co łącznie stanowi logikę aksjomatyczną informacyjną, dalej aksjomatyce matematyki i aksjomatyce metacybernetyki, to już ani w naukach biologicznych, ani w
społecznych nie musimy wprowadzać ani dodatkowych pojęć pierwotnych, ani dodatkowych relacji pierwotnych, ani dodatkowych akcjonatów. To jest właśnie potęga dedukcji. I obalamy rzekomy dogmat, że a tam powiedzmy matematyka, fizyka to się do nauk humanistycznych nie nadaje. Nadaje, tylko trzeba porządnie zaksjomatyzować, bo współczesna ta, ja nazywam tradycyjna fizyka, nie jest zaksjomatyzowana. I dlatego to się sypie wszystko. Fizyka czeka na kogoś, kto zintegruje. No, ja to zrobiłem, ale jestem człowiekiem z zewnątrz. Nie jestem fizykiem zawodowym. Kiedyś tylko byłem zawodowym z fizykiem technicznym, ale to taki specjalny rodzaj fizyków. No więc proszę was, tutaj podam wam klasyfikację cybernetyczną, klasyfikację norm, która wynika z pewnej zaksjomatyzowanej teorii i daje nam gwarancję, że to jest pełny wykaz norm. I nie przyjdzie jakiś serow i powie, a tu jeszcze brakuje takiego rodzaju norm. Albo margarynów, jeszcze coś. Nie. Wszystko, co empiria wykryje, to tu się zmieści. Ja zresztą możecie to sprawdzać, nawet powinniście to sprawdzać. Więc z punktu widzenia cybernetycznego, może to proszę zanotować, dzielimy normy na po pierwsze normy poznawcze, które są związane z działaniami społecznymi, procesach społecznych zmierzających do ustalenia, do poznania prawdy. Do poznania prawdy. Proszę teraz przypomnieć sobie, no chyba u was pokazywałem cytaty z różnych kluczowych, powiedzmy, dzieł z okresu PRL-u, jak stopniowo w ogóle pojęcie prawdy i fałszu z logiki, a więc z samego jądra poznania, eliminowane. Czytałem u was, czy nie? Jest na YouTube. Słucham? Na YouTube to nawet jest. To nawet jest na YouTubie, tak. No i proszę was, jest to dobrze udokumentowane, bo jeszcze w podręczniku propedeutyki filozofii, ostatnie wydanie to znaleźli koledzy z innej grupy, z 50 roku nawet, a jeszcze po październiku, po 56 roku wznowiono. Ale w 50 wydano, to był jeszcze podręcznik dla tych klas liceum, które szły według przedwojennego programu. Bo ostatni rocznik maturzystów, którzy zdawali według, uczyli się i zdawali maturę według przedwojennego programu, zdała maturę w 51 roku, rok przede mną, bo to pamiętam. I oni jeszcze mieli propedeutykę filozofii. Ten podręcznik Hajdukiewicza to był wydany, wznowiony dla nich. Później już nie. No,
pedeltykę, filozofia, zmiasnę, logikę i psychologię u studenta. I do dziś nie wróciło. Nie ma. To nie od 48, ta reforma nauki Bermana? Proszę pana, ale to był proces. Właśnie dzisiejszym ludziom to się wydaje, że o, jak już pani był stale, to już cud się stanie. Berman był przedwojennym inteligentem o bardzo gruntownym przygotowaniu, również socjotechnicznym. To drugie zdobywał w GUS-ie, czyli elemencie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Przedwojennych, bo GUS należał do MSW i w KPP. I on wiedział, że to tak na komendę się nie da. Ci, co szli według starego programu, to jeszcze do 51 roku szli według starego. I nawet dla nich podręcznik jeszcze wydano. 50, 51. Usunięto dopiero po 51. Jak ja już zdawałem maturę w 52, to u mnie już nie było propedeutyki filozofii. Tylko mieliśmy bardzo mądrego dyrektora szkoły, pana Rymera, i on z własnej inicjatywy logikę nam dodał w ostatniej klasie. Ale to już było, można powiedzieć, dodatkowo dodana inicjatywa taka oddolna. Natomiast generalnie już propedeutyki filozofii my nie mieli. A nasi następcy już nawet logiki nie mieli. Więc proszę was, warto ten podręcznik sobie przeczytać i tam jest, słuchajcie, porządnie wyłożone sprawa aksjomatyzacji nauki. Czym się różni pewnik od aksjomatu? Tego dzisiaj nie wiedzą. Pytajcie profesorów, doktorów, habilitowanych, czy oni odróżniają pewnik od aksjomatu? Może matematycy to odróżniają. Może fizycy, ale tego już nie jestem pewien, ale tego w swojej dziedzinie. A już humaniści to prawie na pewno, może filozofowie. A jaka jest różnica? Ajdukiewicz o tym mówi. Pewnik to jest stwierdzenie, które przyjmujemy bez dowodu jako oczywiste. Po prostu i koniec. Natomiast aksjomat to jest nie tylko twierdzenie, które przyjmujemy bez dowodu, nie musi być oczywiste wcale, może, a nie musi, ale system aksjomatów przyjęty całkowicie określa dedukcyjnie całość danej dyscypliny. Czyli wszystkie twierdzenia danej dyscypliny można już wyprowadzać, udowadniać w oparciu o ten system aksjomatów. I dopiero wtedy, jak jakaś dziedzina się na takim systemie opiera, jest dziedziną zaksjomatyzowaną i już wtedy Ajdukiewicz postulował, że wtedy dopiero staje się nauką. Jak nie jest aksjomatyzowana, nie jest nauką. Także to nie ja wymyśliłem, ja tylko postarałem się to zrealizować i w mojej metacybernetyce pokazałem, że to się da zrobić. Na razie nikt mi nawet nie próbował robić konkurencji. Jak gdzieś znajdziecie, to będę ciekaw. Bo ja nie walczę o monopol akurat. Nie jestem tu wolno, powiedzmy, tym takim współcześniackim niby liberałem, który głosi hasło wolnego rynku, ale walczy o monopol. Ja tu i głoszę hasło wolnego rynku i bardzo bym się cieszył, żeby ktoś próbował mi robić konkurencję, bo na odpowiednim poziomie. Konkurencja polegająca na obniżaniu poziomu, tak jak bolszewicy. Gramotny je dało, i oto było realne hasło rewolucji bolszewickiej. Gramotny dało i białoruczki, no to pod stiedło. Prawdę mówiąc, to wolny rynek wprowadzono chyba tylko jeden raz. Na przestrzeni kilku stuleci. Wtedy, kiedy popłynęły statki do odkrycia Indii. A odkryli i Amerykę, i do Indii dotarli. I wtedy, kiedy zaczęli sprowadzać te wszystkie przyprawy korzenne, pieprze i tak dalej, na masową skalę. Wtedy był wolny rynek. Nie? Nie.
dlatego że był monopol własności ziemi zawarowany dla szlachty. Nie szlachcic nie mógł posiadać ziemi. Ale z czemu? A skądże? Rzeczypospolitej. Skądże? Nie mógł. Tylko szlachcic mógł być właścicielem ziemi. No na tym się opierała pańszczyzna przecież. Że chłop nie mógł mieć ziemi. W latach późniejszych. Nie, pańszczyzna to już bardzo wcześnie. No w tym okresie, co pan mówił. To było niepewnie w roku. Funkcjonowało. Nie, ja tutaj no, no, przytoczyłem co innego. Ale ona się brała stąd, że chłop nie mógł być właścicielem ziemi. Tylko mógł być o, wieczystym dzierżawcą. My nadal w Warszawie jesteśmy, tak chłopi pańszczyźniani, jest wieczysta dzierżawa. Dekret Bieruta wprowadził system postfeudalny, a nie żaden socjalizm. Na grupa wolnych chłopów w Polsce, przecież taka też była chęci. Ale ziemi nie mogli mieć. A to wcześniej, zanim wprowadzono. Odebrano tą ziemię wtedy? Nie, proszę pana, to był właśnie proces. No my rozumujemy tak, ciach, ustawę uchwalono i cud się stał. Nic z tych rzeczy, to były procesy. Ten proces stał, trwał bardzo długo. Zaczęło się od społecznego podziału funkcji. To znaczy, sprawa służby wojskowej się dzieliła. Jedni chcieli służyć w wojsku i to było rycerstwo, a drudzy nie chcieli. I to z tego wyrosło chłopstwo. Przy czym podział nie od razu był taki ostry, bo była jeszcze wtedy instytucja wolnych kmieci, były sołectwa, były wójtostwa, które chłopi pełnili i wtedy ten podział nie był taki ostry, ale kiedy to się wykrystalizowało, to nastąpił podział następujący na bazie gospodarczej, że jedni byli rycerstwem, czyli służyli wojsku, a to do końca instytucja pospolitego ruszenia, które obowiązywało tylko szlachtę, nie chłopów. To funkcjonowało. A żeby im to wynagrodzić, to mieli monopol posiadania ziemi. No jak ktoś ma siłę, to ma i monopol, może mieć i monopol własności. To z wolnym rynkiem nie ma nic wspólnego. Ale ja mówię o tym okresie po odkryciu Ameryki, Indii i tak dalej. To już był okres, gdzie już własność ziemi dla szlachty i kościoła, ale powiedzmy kościoła jako instytucji, osób duchownych, już funkcjonowała na całego. W mieście mógł mieć własność mieszczanin, ale poza miastem już nie. A chłopi, którym to nie odpowiadało, u nas uciekali na świecie. I to było kozactwo. Dlatego oni sobie nie pozwalali narzucić pańszczyzny. O, to było zresztą między innymi powstanie Chmielnickiego. To był bunt chłopów przeciwko miejscowej szlachcie i pełnomocnikom gospodarczym tej szlachty, a tymi pełnomocnikami byli Żydzi. I hasło było tak, ryzać lachiv, i pani, ach, to był pan, to wiadomo, i Żydzi. Jak przyszła armia Chmielnickiego pod Lwów, to zażądali dwóch rzeczy. Żydów na szubienicę, żeby wydać, i dziewki do namiotów, czyli jako nałożnice. Rajcowie miasta Lwowa się na to nie zgodzili i była obrona Lwowa przed Chmielnickim i Tuchajbejem, bo przecież oni tam wtedy byli sojusznicy. Upracowali. Nawiasem mówiąc, nasze zwycięstwo pod Beresteczkiem było możliwe dlatego, że myśmy tam tylko walczyli z kozakami rejestrowymi. A oni się buntowali, bo i starszyźni, żeśmy szlachectwa nie chcieli przyznać, a tym samym własności ziemi. I proszę was, Tuchajbej zerwał sojusz. I Tatarzy zaczęli tam plądrować tereny Ukrainy. I wobec tego, jakby to powiedzieć, pospolite ruszenie chłopskie, czyli tak zwana czerń chłopska, zabrała się i poszła wojować z Tuchajbejem. Zostali tylko zdyscyplinowani kozacy rejestrowi.
też było bardzo dobre wojsko, ale jakby jeszcze do tego doszli Tatarzy i część chłopska, to nie jest powiedziane, czy by bitwa pod Beresteczkiem była zwycięska dla nas. Ja ale pod Beresteczkiem było... przecież w tej bitwie trzydniowej zginął sam chyba tu Hajmej również, nie? Nie, oni tam już plądrowali. A tam sprawa polega najpierw na rozbiciu Tatarów, a dopiero z rejestrowymi kozakami. No to właśnie część kozaków była zaangażowana w walki z Tatarami. To zresztą mówię na podstawie ukraińskiej wersji historii. Bo u nas te sprawy są tak po macoszemu traktowane. Ja się o tym dowiedziałem z ukraińskich źródeł historycznych. Proszę Was, to są normy poznawcze. Celem tych procesów jest poznanie prawdy. No jak logikę usuwamy, albo jak logika przestaje zajmować się prawdą, to koniec z procesami poznawczymi. I drugi rodzaj to są... Aha, jeszcze tu można zanotować jedną ważną rzecz, że normy, działania związane z normami poznawczymi nie zmierzają do, czy nie powodują, może tak napiszmy, nie powodują zmian w badanych obiektach. No i tutaj z tego natychmiast możemy wydedukować, że jeżeli ktoś w procesach poznawczych odcina się od pewnych typów źródeł, no to już ingeruje w rzeczywistość. To już zaczyna być proces nie tylko poznawczy. Na przykład, proszę Was, jak dzisiaj ludzie są programowani. Pewne rzeczy, z pewnych źródeł korzystać, a z pewnych nie, bo to jest B. No, profesor Jaroszyński właśnie tłumaczył, że z Koseckiego nie korzystać, bo to był główny ideolog komuny. Co niesłychanie mnie tu dowartościowo można powiedzieć. Ale jakoś lewica się na to nie nabrała. Jakby on mi taką robił reklamę na lewicy, to bardzo byłbym wdzięczny. Ale on to na prawicy robił. Lewica jakoś była impregnowana na tę reklamę profesora Jaroszyńskiego. Ale dam Wam taki przykład. Ja regularnie stale kupuję i czytuję dwie gazety. No nie tylko te dwie, ale dwie pozornie skrajne. Nasz Dziennik i Urbanowe Nie. No i pamiętam, jak kiedyś kupuję, a tam jeszcze do tego kupuję Myśl Polską, Naszą Polskę. No, Gazety Polskie nie, bo to już jest czysta propaganda też. Tylko czasami, jak coś jest wyjątkowo ciekawego, to jako objaw to biorę. Oni się zajmują wpływaniem na rzeczywistość, a nie badaniem. Zresztą tamci też, ale więcej treści poznawczych jest i u ojca dyktatora, to chciałem powiedzieć, dyrektora, doktora i u Urbana. No i taka pani starsza, wyglądająca na tak zwaną mucherówkę, patrzy, że ja biorę no, Nasz Dziennik i tam Naszą Polskę, Myśl Polską i nie do tego. I mówi, ja się dziwię, że pan tu czyta taką dobrą, pozytywną prasę, jeszcze do tego te obrzydliwe nie. Ja mówię, proszę panią, informacje trzeba korzystać, brać ze wszystkich źródeł. A już szczególnie z przeciwstawnych. Bo dopiero jak pani porównuje przeciwstawne źródła, to może pani dojść do prawdy, a inaczej to się manipulowane przez jednostronne źródło. I ona zbaraniała, bo pewnie pierwszy raz usłyszała takie stwierdzenie, które w kontekście tego, co teraz mówimy, jest oczywiste. To jest nawet pewnik.
oczywisty, ale nie aksjomat. Moja babcia też tak robiła, tylko że nie brała mnie, tylko wystarczały reżimowe media, tam telewizja, tego typu. No wtedy nie było. A, tak. O, pan miał zakaz publikacji, o tym ludzie nie pamiętają. Urban był prześladowany przez reżim. Tylko ludzie patrzą na Urbana z punktu widzenia jego ostatniej funkcji rzecznika prawa. Ale nie Jaruzelskiego. No, dekada Jaruzelskiego. No wie pan, jak mi twierdzi, decydowało się, kogo w końcu w Polsce poprze, kto uzyska poparcie sterowników sowieckiego państwa, jak się wyrazi, i kapłanów sowieckiej doktryny. Kto to będzie? Czy z pamięci cytuję, bystry, sprawny, intelektualny, cyniczny, zdemoralizowany Urban, czy prymitywny, płaski, głupawy Kosecki? I obawiam się, że raczej Kosecki, Urban zrobi słowie, Urban może odejść. To jest ten tekst. Muszę go odnaleźć ksero, bo chcą mnie zaprosić na dyskusję panelową. Takie grono instruktorów harcerskich. Właśnie na tematy rosyjskie. No to oczywiście w reklamówce, która leci w radiu, przedstawiają mnie jako tego, co według Michnika miał być w Polsce generał gubernatorem. Lepsze. Trudno sobie wyznać. Tylko ten organizator przyznał mi się, że nie ma tego tekstu w ręku. No to ja muszę u mnie w moim archiwum coś znaleźć, to jest coraz trudniej. Bo no, no, ja mówię, ja już archiwum rośnie. Tak się mówiło o wojsku. Wojsko śpi, włosy rosną. Więc proszę was, to są normy poznawcze, a teraz drugi rodzaj to są normy decyzyjne. Normy decyzyjne regulują te działania społeczne, których celem jest, dokonanie zmian w otoczeniu, które poprzedza dokonanie wyboru tych działań, zwane decyzją, bo to jest zarazem definicja decyzji, i już samo działanie. Tutaj proponuję jeszcze jedną rzecz uściślić, bo sprawdziłem tu i tu. Do tego uściślenia tu nie ma opublikowanych tekstów. Że ocena jest już wstępem do decyzji. Ocena jest wstępem do decyzji.
No właśnie, czy to z punktu widzenia Mazurowskiego nie jest to, co pan nazywa tutaj decyzją, że to jest przeświadczenie? U Mazura decyzja to jest dopiero, kiedy potencjał wzrośnie ponad próg decyzyjny, czyli to jest, jakby to powiedzieć w języku prawniczym, preambuła do decyzji. Właśnie, czyli to, co Mazur nazywał przeświadczenie po prostu, nie? Można to nazwać przeświadczeniem, tylko przeświadczenie może być też poznawcze. W ogóle proszę zwrócić uwagę, że Mazur nie dokonał klasyfikacji norm społecznych. Psychologiczne też by to chyba przeświadczenie. Tak, Mazur za dużo tej psychologii tam terminologicznie wprowadził oczywiście i to poskutkowało nawet tym, że wprowadził ją do definicji sterowania. Ja już to dyskutowałem, musiałem te definicje modyfikować. Dlaczego tak się stało? Bo Mazurowi się jeszcze nie udało zaksjomatyzować jego teorii. Mazura dopiero ja zaksjomatyzowałem. Więc no powiedzmy Mazur to już jest dla mnie klasyk i to nie wystarczy sam mazuryzm, tylko dopiero mazuryzm zaksjomatyzowany. Więc tak jak się mówi o marksizmie-leninizmie, to trzeba mówić o mazuryzmie koseckizmie. A jeszcze u Koseckiego jest młody Kosecki, stary Kosecki, jak ja tu czytam młodego Koseckiego, to bardzo kręcę nosem, zresztą widzieliście, kolega przyniósł i ja tak tu kręciłem, ale dyktowałem według starego Koseckiego, a nie według młodego. No na przykład najbardziej popularne moje dwie książki są takie, Cybernetyka kultury i Tajemnice mafii politycznych. Tajemnice mafii politycznych to jest popularna naukowa rzecz. Natomiast cybernetyka kultury no już może być uważana za naukową, ale to jest właściwie pierwsza mała książka, jak nie liczy tego skryptu. Cybernetyka społeczna, co wydał sam. To jest drugie wydanie, tak. Nie, drugie to już jest, to już bym nazwał, że to jest już naukowe. Według pierwszy. A jest różnica, tak? Pomiędzy... No bo jest dodane... No pewnie, jest drugie tyle dodane. I tu jest z odsyłaczami, z aparatem naukowym, jak najbardziej. Także to już może być według tradycyjnych norm uważane za naukowe. Według moich kryteriów jest to popularno-naukowe. Bo cała nauka tradycyjna to jest dla mnie popularno-naukowe. No jeszcze z tych najpopularniejszych to jest tajniki sterowania ludźmi. Jeden z popularniejszych polskich. No tak, tak. To... 84 tak. Bodajże. Ale cybernetyka kultury, no to jest pierwsze moje dzieło. No, bardzo niedoskonałe. Tu już ulepszyłem. Klasyfikacja norm, którą podaję w cybernetyce kultury i w pierwszym wydaniu cybernetyki społecznej, no tu mamy drugie wydanie. O, tam, proszę pana, jest bardzo ciekawa rzecz. Pan już przyniósł, to dla młodych narodowców. Oczywiście oprócz moich dzieł czy Mazura, to trzeba Dmowskiego przede wszystkim czytać. Bo to jest klasyka dla ruchu narodowego. No i proszę was, zaraz. Tu jest bardzo ciekawa sprawa. Bo zarzuca się i teraz jak były te dyskusje, nawet poproszono tam młodych narodowców, Kosaka, nie tych najmłodszych, ale tych Giertychowców do dyskusji. No. Monika Olejnik rozmawiała z Bosakiem i taki profesor, tak zwany liberał w tym dzisiejszym stereotypowym rozumieniu, nie dokładnie, no to po prostu zarzucali, że Dmowski był zafascynowany faszyzmem, hitleryzmem i tak dalej, a ten Krzesiński. Słucham? Krzemiński. Roman Krzemiński. Nie. Też od Dmowskim się. Krzemiński był w stosunku. Ja mówię o tym byłym ministrze Giertychowcu, którego Monika Olejnik poprosiła. Lipiec. Nie Lipiec. Bosak. Bosak. Chyba Bosak. No już nie gwarantuję. A Bosak nie był ministrem? Może wiceminister był. Też nie był. Posłem.
Ministrem był jeszcze taki od rybogu stary. Tak, tak, od gospodarki on był rzecznikiem. Rzecznikiem. A nie, co jak wiem. A cybernetyka to 76 chyba jest. Tak, tak. I proszę was, i tam jak padło, że ten tam naukowiec, proszę się Boże, no bo mówię, że albo kłamał, albo nie znał źródeł. A, no tak, to jest jego sprawa. Natomiast ten narodowiec młody, znaczy już i właściwie średni wieku, na dobrą sprawę. Bo młody to jest dla mnie, ale nie dla współczesnych młodych narodowców, co on już jest. On jest 80. Średniowieczny, można powiedzieć. No kto? Bosek. On? Teraz no, na 32. No, ja nie gwarantuję, bo może nazwisko mi się tutaj pomieszało, ale co jest rzeczą istotną? Otóż jak padł zarzut, że Boski tam był zafascynowany faszyzmem, hitleryzmem i tak dalej, to ten młody człowiek, no, sądzę, że po prostu nie znał pism Boskiego. Jednak uważam, że narodowiec powinien znać pisma Boskiego. A dlaczego nikt się nie mówi, że Boski się fascynował cegielskim hieronimem? No to nie pasuje do obrazu faszysty. Antysemity, etc. Otóż tutaj w tej książce jest cytat z artykułu Boskiego dotyczącego militaryzmu w polityce właśnie. I proszę was, to jest artykuł opublikowany po raz pierwszy w 1934 roku. Chyba to jest w 10 tomie pisma. To on się chyba znajduje w tym najpopularniejszym zbiorze artykułów Boskiego, który został wybrany i wydany przez Romana Wapińskiego, tak chyba jest popularny. Bardzo możliwe. W każdym razie tutaj to już było po dojściu, nie mogę tego znaleźć. Mniejsza z tym z pamięci, zacytuję. W każdym razie w artykule Militaryzm w polityce Moski napisał tak. W okresie, kiedy w Niemczech hitlerowskich wprowadzono zasadę, że najwyższym prawem jest wola Boża. Moski pisze tak. Musielibyśmy, no, to po to istniał Rzym, który dał Niemcom prawo. To po to całe pokolenia niemieckich filozofów i prawników pracowały nad doskonaleniem systemu prawnego niemieckiego. Po to istniała Grecja, która dała Niemcom kulturę, żeby teraz powiedziano im, że najwyższym prawem jest wola Boża. Musielibyśmy być wrogami cywilizacji, pisze Moski, żeby to uważać za ideał dla ruchu narodowego. Ja z pamięci cytuję, ale proszę znaleźć, w 10 tomie pisma jest. Tu prawdopodobnie gdzieś jakby dłużej poszukać, to u mnie też to powinno być w tym drugim wydaniu. W każdym razie Boski się niezwykle ostro odciął od tego. I to zasadniczo, a nie tylko powiedzmy geopolitycznie. No i proszę was, tutaj, no tym niemniej w obozie narodowym, jeśli chodzi o stosunek do hitleryzmu, był podział. To jest niestety prawda. Co też krytykował Boski, między innymi w liście, no... Tak jest. ...wypłata Brzezowskiego. No to mi się za bardzo nie podoba. No oczywiście, że się nie podobało, ale w drugim tomie Tragizmu losów Polski Jędrzeja Giertycha już te sprawy inaczej są naświetlane, no ale to mniejsza z tym. W każdym razie chodzi mi o to, że
powiedzmy, trzeba sięgać do źródeł przede wszystkim, ale jeśli chodzi o koncepcje naukowe, to nie należy ich traktować jako paradu, bo nawet ja sam jako autor różne rzeczy rozbudowywałem, poprawiałem w swoim dorobku, nie mówiąc już o samym Mazurze. I wobec tego ja mam tutaj już, no, patrzę, co było. To jest drugie wydanie z 91. 80. Z 81. To jest z 2001. To już też 12 lat. Proszę was. No i chodzi o to, że po prostu bo ja najpierw wprowadziłem klasyfikację non-społecznej w cybernetyce kultury i jeszcze w pierwszym wydaniu cybernetyki społecznej bardzo pod dużym wpływem Konecznego, czyli empirii. Jeszcze próbowałem tak trochę empirycznie, a trochę dedukcyjnie, czyli tak trochę skocznie, a trochę pobożnie i Mazur mi na to zwrócił uwagę. Słuchaj, jeżeli tworzysz dedukcyjną teorię cybernetyczną, to nie wolno ci brać klasyfikacji z empirii. Koneczny był empirykiem. On żegnywał się od spekulacji. Zresztą w jego czasach nie było żadnej teorii zaksjomatyzowanej, która by się nadawała do stosowania w naukach społecznych. W owym czasie miał 100% racji, no ale do dzisiaj tacy paleokoneczniści powołują się na taką polemizują względną, że to, co ja robię, to jest zaprzeczenie konecznizmu, bo ja tu stosuję dedukcję. Ale to od tego się koneczny odcinał. No ale to najzabawniejsze, że to robią moi uczniowie, ale dawnego etapu, czyli wychowani na młodym Koseckim. Przeszkoleni przez młodego Koseckiego z etapu cybernetyki kultury. I no, znali, że jak już skończyli studia, to wcale się nie muszą kształcać. I to są szacowne zabytki mojej dawniejszej działalności, które próbują ze mną polemizować, no, na zdrowie. I teraz po raz pierwszy w tej książce wprowadziłem podział dedukcyjny, o którym teraz mówimy. Otóż w rozdziale o normatywie cywilizacyjnym. No, ale słuchajcie, prowadziłem go, no, tak jak Mazur postulował, mówi, ty musisz zrobić cybernetyczne takie drzewo genealogiczne swojego podziału. Natomiast i tak silnie byłem oprogramowany Konecznym, już tu wchodzę w psychocybernetykę, byłem tak silnie oprogramowany, że w rozdziale o systemach sterowania społecznego nie rozdzieliłem norm ideologicznych od norm etycznych. I mamy tutaj, proszę was, takie coś, jak systemy sterowania społecznego. Czy w międzyczasie, przetoczyła się w nauce dyskusja, czy jest w ogóle możliwa nauka oparta na indukcji? Znaczy nie. Taka była odpowiedź. Ja nie mam nic przeciwko. To jest zgodne z Popperem, prawda? Nie, zostawcie tych anachronistów. Nie, to tak. Czarny to tak, jakieś na was starocześ. Ja jestem rewolucjonistą informacyjnym. No ale jak się weźmie na przykład tego Freuda, no to owszem, jest wiedza i tak dalej, z tego ci... Nie zaksjomatyzowana, to dla mnie nie jest w ogóle nauka. Tak, ale to w ogóle... Tak, się wzięło nie, tak, nie podaje się ani falsyfikacji, ani weryfikacji. No właśnie. Poszczególne parę no zdań tylko się podają falsyfikacji. No właśnie. I tyle na ten temat. No właśnie. Tak jest. Ale ci właśnie kierowcy, oni z tego wywodzą te różne tam te sprawy. Ale sobie mogą wywodzić. Z Platotelesa, z Aristotelona, czy jaką tamte mi się nazwiska. A tak jak pan to sobie mówi, to nie ma nic wspólnego z nauką. Nic. No, tak jak my ją rozumiemy, z nowoczesną nauką. No tak, no to są. Nawet jako anarchistyczni. To są anachroniści, paleonaukowcy. No tak,
takie zabytki, szacowne. Szapowa, karpa, piepą, padło. Tylko, że oni z tego obozu nie wiadomo, jakie wnioski, nie wiadomo skąd to w ogóle. No nie wiadomo, z objawienia. Siedział filozof na kanapie i mu się coś objawiło. Po prostu. Więc proszę was, to jest taka sprawa, że ja jeszcze tutaj, no proszę bardzo, jeszcze, w rozdziale 9 o analizie podstawowych systemu sterowania społecznego, jeszcze nie wyciągnąłem wniosku z podanego w poprzednim rozdziale o normotypie cywilizacyjnym. O, normotyp cywilizacyjny, to jest rozdział 3. Tu już jest klasyfikacja porządna, oparta na pewnej aksjomatyzacji cybernetycznej, ale w rozdziale 9 jeszcze figuruje zaraz, jak ja to pięknie nazwałem. O, proszę bardzo. Dwa rodzaje systemów sterowania. Rozdział 9-10. System stacjonarno-informacyjny z przewagą motywacji etyczno-ideologicznych i system dynamiczno-informacyjny z przewagą motywacji etyczno-ideologicznych. Czyli nie rozdzieliłem tego, chociaż w rozdziale 3 to już jest w eksplicite rozdzielone. Zresztą tu też jest rozdzielone, sprawdziłem. To jest typowo polskie. U nas zamiast analizy poznawczej jest ocena etyczna. Jak bierzecie jakiegoś naukowca, to zamiast merytorycznie dyskutować, to mówią, a co wy jego tam słuchacie, to jest smocz, mierzawiecka cina lub, znaczy człowiek zły tam jakiś, moralnie, politycznie i tak dalej. A Platona, nie czytajcie Platona, bo to był homoseksualista. A homosie powie, to no właśnie czytajcie, bo to bardzo dobrze, że on był homoseksualistą. A mnie poznawczo, co to obchodzi, jakim on był seksualistą, to jest jego sprawa prywatna. A na wartość informacyjną jego dzieł to nie ma na mnie żadnego wpływu. Tak samo kiedyś rozmawiam z takim, no oczywiście PRL-owskiej szkoły, bo inny, wszyscy są PRL-owskie szkoły, jak ktoś tam się oburzał, że mówi, ja nie będę chodzić na wykłady Piseckiego, bo on był członkiem PZPR. To ja mówię, bardzo dobrze, ale w takim razie, jeżeli macie jakiekolwiek świadectwa czy dyplomy z czasów PZPR-u, to jest parcie. I nie używajcie, dlatego że cały system PRL był kontrolowany przez PZPR. To czy ktoś należał, czy nie należał, to i tak miał tę wiedzę spezerperyzowaną, nazwijmy to. A obecne dyplomy też niewiele warte, bo akurat profesura akademicka nie podlegała żadnym procesom ani desantylizacji, ani lustracji, no z wyjątkiem tych na kierowniczych stanowiskach. Więc obecne dyplomy też spalcie, to wszystko jest komusza wiedzy. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje ocena poznawcza. Jak mówię tam o jakimś Pupkersie czy innym, jak on tam się nazywa, to dla mnie nie jest istotne, jakie on miał przekonania, tylko jest to anachronista metodologiczny. To jest wiedza, która nie była zaksjomatyzowana i według Ajdukiewicza, żeby tu też ktoś nie myślał, że to ja wymyśliłem, bo to byłby plagiat. Wtedy Ajdukiewicz podaje, że prawdziwa nauka w sensie ścisłym to jest dopiero w momencie, jak uda się zaksjomatyzować. I dlatego ja w metacybernetyce podałem pełną aksjomatyzację systemu nauk. I nawet moi krytycy z Uniwersytetu Opolskiego, tam filozofo informatycy, którzy mi się nie podoba to, że ja zastosowałem pewien typ formalizmu, który stosuje i do obiektów abstrakcyjnych i energomaterialnych, to jednak przyznają, że to jest jedyne na świecie. Ja mówię, no możecie sobie stoperczeć, ale nie macie wyboru. Jestem monopolistą.
A przepraszam, pan mówi... Jak ze mnie zrezygnujecie, to się cofacie do epoki informacji łupanej. No może gładzonej, to jest góra. Pan mówił, że Dukiewicz mówił o tym, że prawdziwa nauka to jest, kiedy da się zaksjomatyzować, czy kiedy jest zaksjomatyzowany? Kiedy jest zaksjomatyzowany. No, że da się, to się dopiero udowodni, jak się zaksjomatyzuje. A to, że komuś się coś wydaje, to nie jest dowodem. Raz koledzy znaleźli z dwóch grup, i Duńska Wola, i w Krakowie, i w Warszawie, przepraszam, kupili propedeutkę filozofii Dukiewicza i będzie trzeba to zeskanować albo sfotografować i na waszej stronie dać, bo u was jest to bardzo porządnie usystematyzowane. Ale jeszcze można powiedzieć tak, że jak nie ma w systemie, znaczy w ogóle w edukacji nie ma logiki, to ta logika jest zastępowana przez, nie ma prawdy i fałszu, to ona jest zastępowana przez retorykę. Gdzie tam nie ma prawdy i fałszu, tak, to jest to, co jest ładne, nieładne, pożyteczne, niepożyteczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko że tą retorykę też się nigdzie nie wykłada. Też nie ma żadnych, nie ma nic, to jest przecież tak bardzo jest poważna nauka i to już od dawna. Tak, ale to widać, że u nas się wychowuje plebs, a nie strategii. Czyli wszystkie chwyty dozwolone są w takim. Wszystkie chwyty dozwolone, ale my was tych chwytów nie uczymy, bo to jest B. Więc właśnie przyjdzie profesor, który wykłada właśnie logikę i retorykę narracji historycznej. Właśnie tym poświęca się odróżnienie jednego od drugiego i to właśnie ciekawe, ale to jest wysepka po prostu. I proszę to porównywać teraz właśnie z tą logiką aksjomatyczną informacyjną. I to jest nowość w ogóle też, prawda? To jest nowość. Coś powie na ten temat. To jest nowa starość, bo to jeszcze maturzyści z 51 roku jeszcze to mieli. A później już nie. Chociaż działałem w takim ruchu filozofów, który walczył o to, żeby reaktywować propedeutykę filozofii. Długi czas jeździłem na te kongresy, nawet wydawali różne tam te swoje takie prace zbiorowe. To były wpływowe osoby. Nic z tych rzeczy. Propedeutyka filozofii to nie dla psa kiełbasa. A cybernetyka społeczna się dyskwalifikuje w dwojaki sposób. To opowiadał mi kolega Andrzej Wronka, że tam robili taki wielki słownik białych plam w encyklopedii. Encyklopedii, tak, tak. Encyklopedia to właściwie wielki słownik. No i on mówi, no jeszcze to jest takie hasło też, biała plama, cybernetyka społeczna. I ci spoważnieli i mówią, no tak, ale tego by się nie dało zrobić bez Koseckiego. A to do myślenia wchodzi w grę. Ale można się obyć bez Koseckiego inaczej. Życzliwi mi ludzie na mojej uczelni, na której pracowałem, to mówili, no nie, no tego nie możemy wprowadzić. To może sobie pan tam na seminariach swoich licencjacji magisterskich, to proszę bardzo, tu się nie mieszamy, to, ale to przez sympatię właśnie do mojej osoby. Ale wprowadzić tego do programu nie możemy, bo to nauka manipulacji. Ja mówię, co sami tylko chcecie mieć monopol na tobie. No nic na to nie powiedział. To był taki politolog, zresztą nazwiska nie będę wymieniał, bo takich jest wielu. A on się zajmował faszyzmem. Przy czym oni przez faszyzm rozumieją też nazwę. To jest też oczywiście pseudoinformacja, nawet stalinizm. Stalinowski rusycyzm. I proszę was, no więc ja tak na konwersacji mówię, no a jakie dzieła Mussoliniego, czyli Hitlera, Mein Kampfa, czy to... A fuj, gdzieś ja bym takie obrzydliwe teksty czytał. No tak, politolog, profesor, występujący w mediach, z mainstreamu. Ja mówię, no to na czym się pan opiera? Bo na opracowaniach autorytetów naukowych. Czyli do oryginałów to tylko niektórzy mają dyspensę namaszczeni, a inni nawet
profesorowie nie mogą się zajmować takimi paskudnymi trudami. To jest jak epidemiolog zapytany, czy widział kiedyś tam zalaski tyfusu, to powiedział, fuu, gdzie się takie obrzydnictwa robi, albo parazytolog nie oglądał kału. Gdzie się obrzydziłem kału? Sam wobec siebie łamie ustne przykazanie, można powiedzieć, jako naukowiec. To już w szczególności jest budzi niepokój. Tak się ludzi programuje w tej chwili. Naukowców, a co dopiero się dzieje młodym ludziom. Wypadam na nich pretensje. Ja tylko im jedno mówię. Trzeba się uczyć. To płyną wiek złoty. O kogo? O Pankowskiego chodziło? Nie, ale już proszę mnie dalej nie sądować, bo to bardzo miły człowiek, którym ja bardzo lubię. I nie chcę go tu odmawiać. To jest dla mnie typowy przykład. Panie profesorze, w tym słowniku biały plan w końcu zdefiniowali, to chcę dopiero. Ale w ogóle nie ma żadnego słowa. No pójdźmy takie świństwo. Tak jak rozmawiamy. Znaczy, to byli na tyle uczciwi badacze, że nie posunęli się do tego, żeby to robić beze mnie, bo to by było bardzo anachroniczne podejście. A ze mną nie chcieli. No, że ja mam melmopol, o który nigdy nie walczyłem, to wrogowie mi go wywalczyli. Ale chyba rozmawialiśmy z doktorem Wernerem, że jest, tak jak Panowski już mówił, to potwierdził, że nie ma w ogóle w słownika jakiejś porządnej definicji logiki, znaczy hasła, nie ma w ogóle w Polsce żadnego porządnego słownika filozoficznego. Jest, no zadbała Julino. O tak! O! To jest klasyka. Najbardziej dostępny. Klasyka. A proszę się nie śmiać. No, to jest jedyny naprawdę dostępny, tak, jako mam. A ty też nie śmiałeś. No dobra, to wielotomowe, no, ja bym nawet nie miał miejsca w mieszkaniu trzymać tyle. A ten dozentale Julino mam. I proszę was, pamiętam kiedyś, z epoki wydane, ja też w 55. I kiedyś coś mi brakowało. I syn mówi, no nie możesz na to znaleźć, a zajrzyj do tego słownika, może tam to jest. I zajrzałem i akurat to, co mi trzeba było. Więc ten Rosenthali Judy to nie tylko jako objaw ciekawy, ale czasem tam coś można i znaleźć. Tak, no więc proszę, więc można powiedzieć, chwała Rosenthalowi Judinowi, a kto myśli inaczej, zoologicznym antysemitom. Uj! To też jest zresztą bardzo ciekawy retoryczny chwyt. Jak kiedyś próbowali z tą moją aksjomatyzacją, gdzie ja tam pokazywałem, że właściwie jak się przyjmie ogólną teorię względności Einsteina, to wtedy nie trzeba wprowadzać masy jako dodatkowego pojęcia pierwotnego, tylko jest to po prostu zakrzywienie czasoprzestrzeni. Przestrzeni czas wystarczy. A to za to tam fizyk ze mną profesjonalnie polemizować. No ja oczywiście nie byłem tak biegły na jego gruncie, żeby podjąć równorzędną walkę, więc mówię krótko. Proszę pana, to co pan mówi, to robią antysemici, którzy chcą podważyć genialny dorobek Einsteina. A ja antysemityzm i cię brzydzę. Fu! I ten już zaczął się tylko tłumaczyć, że on nie jest antysemitą. Ale i złośliwi, jeden bardzo zdolny seminarzysta to zaobserwował. Jak czasami na seminarium była ostra, tak interdyscyplinarna dyskusja, tam ktoś coś u mnie kwestionował. Mówił do drugiego, co ile Kosecki zarzuci temu antysemityzm. No to jest chwyt numer jeden. To można powiedzieć, jakoś nawiążecie, że to jest tak jak antysemityzm, to jest fuj, ja się tym brzydzę, już dyskusja się kończy. No tak oprogramowano współczesną populację. Zresztą ja mówię, a co będzie, jak się ten obecny system zawali, on jest kojarzony dość szeroko z Żydami, to co będzie z biednymi Żydami? To jest wszystko kosztem biednych Żydów, wszystko się skupi na Żydach. Nikt tego nie zakwestionuje. No co może być? Tak będzie. Nie może być, ale ja uważam, że tak będzie. Ten system musi być właśnie, to jest niewygodny zupełnie.
No nie, on jest reakcyjny po prostu, hamuje.